Witam Was wszystkich serdecznie. Jak pewnie wszyscy widzieliście, Żerom wyłapał na łeb wczoraj od GSP, ale pewnie nie wszyscy wiecie dlaczego. Bo cała akcja miała miejsce na Instagramie, na Andrzeja Instagramie, ale obejrzyjcie i za chwilę Wam opowiem, o co chodzi. Co ty się kurwa do mnie kurwa plułeś kurwa z tym hotelem? Z jakim jakieś, kurwa pieniądze przyniosłem kurwa? Z jakim hotelem? Jakim kurwa hotelem kurwa? Z kurwa tymi pieniędzmi kurwa co dostałeś kurwa z zaliczki kurwa? Co kurwa, co kurwa? Co kurwa, co? Co? Chodź kurwa! Chodź kurwa! Chodź kurwa! Zrobisz na wideo? To jakieś... Wideo było normalnie, siedziałeś tego jak myślisz. Dobra. No widzicie, i taki ten właśnie wiesz. Ja to powiedziałem, nie daje się sprowokować, są takie sytuacje. Mamy też mieć walkę ustawioną i ma być taka walka. Szukają, wiesz, jakichś tam historii, zaczepek. Ja to nie reaguję, bo jest po to oktagon, żeby to wszystko na spokojnie. Ale co to w ogóle tu się... Ale to jest jakaś akcja, widziałeś, były telefony... Słuchaj, były telefony ustawione, normalnie ktoś chodził ze mną wcześniej, gadał, to jest jakaś ustawiona akcja, to jest dla mnie śmieszne. Tak, telefony były specjalnie ustawione, żeby Andrzej dostał na wizji w pysk, żeby nie było, że gdzieś tam znowu się wykręci. A chodzi o to, że Andrzej sam zaczepiał GSP, kładąc pieniądze na wycieraczce, jakąś wódkę i mówić, twierdził, że to mu GSP przyjął, przyniósł. Także GSP się zachował, no tak można powiedzieć, charakternie. Przyszedł, liście wypłacił i poszedł. No a co do Andrzeja samego, no tyle dni na obozie bokserskim, gardy dalej trzymać nie umie. No, dostał to dostał, po co drążyć? Ale jeszcze najlepsze jest jego tłumaczenie, że wszystko, że każdy z nim chce. No nie, Andrzeju, tak nie jest. Sam prowokujesz, sam zaczepiasz, a potem masz pretensje. Zapraszam Was wszystkich dzisiaj na live'a, na Atak Rozkminiaczy, na kanał Tak się kaszle. I do zobaczenia wieczorem. Pozdrawiam, hej.